Witajcie Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was obiad szybki i pyszny, hiszpańską tortilla. Bardzo często ono w robocie robione i to są składniki na około 5 porcji. Będę potrzebować, oto miała tak kilo kartofli. Te kartofle były tak ważone ze skórką jeszcze. Bez skórki to tak było, chyba 800 gramów mi wyszło. Potem będę potrzebować około 2 cebule, takie średnie. Kto lubi więcej, może oczywiście wziąć 3. Będę podawać olej i w odmiarze pakowy z tych pestek, dlatego taki żółty, około 8-10 łyżek, 5 jajek. Przyprawę będę potrzebować pieprz, sól, czosnek suchy albo jeden świeży ząbek czosnku i oczywiście gałka muszkatołową. Z przypraw to tak około po jednej łyżeczce, soli po półtorej może łyżeczce, muskat, gałka muszkatołową to może tak ćwiartka. Ok, kartofle obrane, umyte i pokroimy się teraz na kosteczka. Tak gdzieś mniej więcej, a po 2 cm. Tak jak do zupy zawsze kroicie. Taką kostkę będę lepszą. I oto na razie wypokorzę jeden kartofel, jak pokroiłam, w ta kostka. Potem cebula też pokroja się na drobno. To znaczy nie za bardzo drobno, ale tak, no tak. Wiecie. Jak kto lubi. Tu miałam w tympie nóż, muszę się naostrzyć. Ok, kartofle pokrojone, cebula tak mniej więcej, no jeszcze nie są pokrojone. Tak mniej więcej tak cebula się pokroiła. Kartofle pokrojone na taką kosteczkę, cebula też. I będziemy to, bana to robić na w blaszce. Żaroodpornym naczyniu, to taki standardowej wielkości jest. Normalnie tortilla się robi, ja przeważnie we wszystkich przepisach pisze, że na patelni się robi, ale mi się nie chciało to na tej patelni tak długo czekać i do podniesienia trzeba odwrócić. Potem tu są właśnie te problemy, żeby to nie wyleciało, żeby się nie rozwaliło. Dlatego tu jest szybki przepis z tą formą żaroodporną. Na patelni rozgrzeja się olej. I teraz wciepnę te kartofle i te kartofle musimy dobrze pomieszać, tak żeby każdy, prawie że każdy kawałek był pokryty tym olejem. I te kartofle musimy tak smażyć około 10 minut. Po 5 minutach wciepna ta cebula, ale w międzyczasie się wymieszą te jajka. Często mieszając, tak co 2-3 minutki, pomiesza te kartofle, żeby one się tak lekko podsmażyły. No, powiedzmy, ok. Tu te jajka da się do większej miski. Teraz dom się te przyprawy, sól, pieprz, czosnek. To jest oczywiście ten czosnek, tak około jednej płaskiej łyżeczki albo 3/4 łyżeczki. Sól to tak około jednej płaskiej łyżeczki. Pieprz też tak około. Gałka muszkatołowa, tu mi ten młynek nie działał, bo to tak mówicie z młynki, ale to już ten młynek się chyba zepsuł. Rozgnieta się tam troszeczkę tej gałki muszkatołowej na desce. Oczywiście moździerz mum tam gdzieś na szafie leży do góry, ale nie chciało mi się to wyciągać na tak ściepku gałki. Jak już będzie rozgniecone, wciepnę to tutaj jajek, zacznę mieszać. Tu pomieszę te kartofle jeszcze. To tak mniej więcej 5 minut minęło. Teraz wciepna ta cebula i dalej bana tak gdzieś około 5-7 minut jeszcze smażyć, lekko smażyć. Ogień to tu jak na siódemce. Pamiętajcie, bardzo często mieszać. Tutaj jajka się dokładnie wymieszą. Pamiętajcie, muszą być dokładnie wymieszane. I tak po tych 10-12 minutach w sumie całego smażenia tych kartofli domie do tego naczynia żaroodpornego. Tu piekarnik się włączyć już na 180 stopni góra-dół. Jeśli ktoś ma tylko termoobiekt, to 160 stopni. Rozprowadzi to fajnie i teraz tu wleja ta mieszanka jajowa. I teraz wleja te rozczepane jajka tutaj z tymi przyprawami. Dokładnie to rozprowadzić i to na tak piec około 30-35 minut. I ma na to piec tak długo, aż ta zapiekanka przybierze takiego złotego koloru, tak jak tu. Tu wyciągła, zostawiła tak 15 minut, 10-15 minut, żeby to leżało. Trochę ostygło i tu właśnie bana z Wami kroić. Kochani, bardzo pyszne to je, szybkie, jak żeście widzieli. Smakuje odgrzewane, smakuje też na zimno. Możecie dzień przed zrobić.
sałatka do tego, albo jakiś tam kleksik kwaśnej śmietany, albo creme fraiche ziołowy do tego pysznie smakuje, jak właśnie z kleksem kremu ziołowego. I dzieciom to bardzo, bardzo też smakuje. Widzicie, tak to wygląda w środku. I tu za mi się uskubna, trochę zjem. No, myślę, kochani, że wam się to podobało. To by było na tyle. Myślę, że wy próbujecie. Życzę wam miłego tygodnia i do następnego razu. Cześć!